Hej, siemanko, cześć i czołem. Chciałem was zaprosić po dłuższej przerwie do Glorivity. Sprawdzamy, jak po 2 latach w Alfie wygląda gierka od polskiego studia, a więc może przejdźmy od razu do konkretów. Na początek mamy do wyboru 3 nacje. Tutaj mamy kustomizację naszej postaci, no szało ona nie robi oczywiście. Pominiemy pytania, przechodzimy co do klas. Mamy do wyboru zwiadowcę, czy jakiegoś halabardzistę, żołnierza typowego, że tak powiem, warriora z tarczą oraz gwardzistę, dwuręczny mieczyk. Do tego mamy krawca, płatnerza oraz zbrojmistrza. Tak wyglądają klasy, które mamy do wyboru, że tak powiem, w tej gierce. Ok, przejdźmy może do samej gry, pokażę wam, jak wygląda in-game. Od razu mówię, że wczytywanie jest dziwne, nieraz się przywiesza, co chwilę tutaj nawet pokazuje nam informacja na loadingu, no ale nic. Cóż mogę powiedzieć, grafika wygląda nawet spoko, mamy World Event, ale na niego akurat nie pójdziemy. Po upgrade'ach wygląda w miarę dobrze, pod F-ką wyjmujemy broń, akurat ja mam topór, więc zobaczymy, chociaż może byśmy mieli miecz żelazny, prosty miecz. Może prosty miecz zużyjemy. O, będzie ładniej wyglądało. Jak widzicie, mamy statystyki postaci naszej nawet. Tutaj, które możemy rozdać. Siła, budowa, zwinność i mądrość. Damy w siłę, żebyśmy mieli zawsze maksymalna ilość osiągnięta. Tutaj mamy inne statystyki, więc mniej więcej tak to wygląda. Rozwój naszego bohatera to jest na punkty. Poza tym mamy też jeszcze oczywiście umiejętności. Na chwilę mamy drzewko tylko pasywne, aktywnych umiejętności jeszcze nie ma. Jak widzicie, dosyć tych tutaj poziomów jest. Zaczynamy oczywiście od 1 i lecimy sobie w górę, więc trochę leveli, już tak ujmę, trzeba zdobyć, żeby odblokować całe drzewko pasywnych umiejętności. W tym momencie mam do zabicia akurat wilki. Ataki w tej grze są wykonywane za pomocą myszki i tak na przykład jeżeli spojrzę sobie myszką, zrobię w lewo, to mnie zaatakuje od lewej strony, później mamy z prawej, to z prawej strony i w zależności, tak jak coś Mountain Blade bodajże to się gierka chyba nazywała, w taki sam sposób wykonujemy ataki, prawym blokujemy. Cóż mogę rzec więcej o tej gierce, to ma być takie bardzo szybkie spojrzenie, takie maksymalnie 5-minutowe, jak widzicie mam tutaj zabić jakichś kusowników, misja do wykonania. No to lecimy zabić, może się uda. Albo on mnie, albo ja jego. Jak widzicie, nie jest źle. Zgarniamy od niego złoto. Jako tutaj kusownicy stoją, to bardzo, to zabijamy kolejnych. Co chciałem rzec, to co te przycinki, widzicie, to nie są sprzętowe, że tak powiem, tylko serwerowe, bardziej lagi, no niestety serwery nie są jakiś jeszcze tam lepszy sposób, że tak powiem, zoptymalizowane, no i niestety występują takie mini przycinki, no ale na to już nie jestem w stanie nic poradzić. Jak widzicie, walka, no, strzału, że tak powiem, nie robi jeszcze dużo, dużo pracy według mnie przed tym tytułem, żeby jakkolwiek to wyglądało, bo na chwilę mamy bezsensowne machanie, jest po prostu najlepszą metodą zabijanie, nic nie muszę blokować, tylko po prostu macham sobie przed, klikam lewym przyciskiem myszki i to tyle, tak. Co do mapy, jeszcze wam pokażę może, jak wielki jest świat w tej grze. Tutaj macie mapę, więc trochę, że tak powiem, roboty, biegania na pewno jest co robić, no ale jak mówię, ta gra jest od trzech lat chyba w Alfie. I nic się za bardzo, tak powiem, poza poprawą grafiki nie dzieje według mnie. Żeby to nie była polska gra, to prawdopodobnie nie spojrzał, ale no, że jest polska, no to cóż, daje jej szansę, zobaczymy, może kiedyś się rozwinie. Mamy oczywiście jeszcze różnego rodzaju elementy crafterskie. W zależności od profesji, jaką wybierzemy, możemy sobie rozwijać. Okej, to tyle by było na tyle, miało być 5 minut, 5 minut właśnie minęło, takie szybkie po prostu spojrzenie na obecną fazę rozwojową Glorivity. Podsumować mogę tak, grafika wygląda o wiele lepiej niż powiedzmy z rok temu czy 2 lata temu,
System walki trochę zmieniony na lepsze, ale ciągle jeszcze jest słabo według mnie i to trzeba bardzo, bardzo nad tym popracować. Popracować nad server stability, żeby nie było właśnie takich przycięć, jak widzicie teraz co chwilę. No i gierka, żeby nie była tak szczytna, nowe animacje naprawdę by się przydały i wtedy może coś by się udało z tej gierki zrobić, już tak to ujmę. Także trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.